Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka Notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Biuro prawne Iwony Ganczak specjalizuje się w kupnie i sprzedaży nieruchomości, w prawie rodzinnym, w sprawach spadkowych, testamentowych i notarialnych. Zapraszamy do biura w Mississauga przy 204 Queen Street South. U nas Twoje sprawy są w pewnych rękach. Polonijny serwis informacyjny w Kanadzie pod adresem polishcanadians.ca zaprasza wszystkich użytkowników internetu na swoje strony. Służymy Polonii od 2003 roku. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamienne i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się na plaży przy restauracji Orbit po przeciwnej stronie Starski One w Mississauga. Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Ubiegłą niedzielę, 15 marca, w ramach obchodów Narodowego Miesiąca Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych, w sali Związku Polaków w Kanadzie przy Lakeshore Boulevard West w Toronto prezentowana była wystawa pod tytułem Wilczym Tropem, przygotowana przez kluby Gazety Polskiej w Toronto i Metropolii Torontońskiej. Komentarz do relacji opracował pan Dariusz Melon. Ekspozycja składająca się z 17 plansz prezentuje różne formacje wojskowe antykomunistycznego podziemia, ich dowódców i rejony ich działania, a także nieznane fakty o barbarzyńskich praktykach bezczeszczenia zwłok pomordowanych przez oprawców spod znaku Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. Szczególne miejsce poświęcono tragicznie zmarłemu zwierzchnikowi Polskich Sił Zbrojnych, prezydentowi Rzeczypospolitej świętej pamięci profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, któremu niezłomni zawdzięczają ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzruszające były cytaty z więziennych grypsów niezłomnych. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, torturowanej 16-letniej Inki Danuty Siedzikównej. Nie jesteśmy żadną bandą, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego. Czy opinia rotmistrza Witolda Pileckiego o komunistycznych kazamatach, o Święcim przy nich to była fraszka. Organizatorzy dziękują serdecznie panom Adamowi Borowskiemu i Pawłowi Piekarczykowi oraz oficynie wydawniczej Volumen za udostępnienie materiałów historycznych. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło już 1 marca w sali SPK przy ulicy Beverly w Toronto, gdzie licznie przybyłych gości przywitała przewodnicząca klubu Gazety Polskiej w Toronto pani Joanna Jaroszewska, a błogosławieństwa żołnierzom niezłomnym, idei wystawy oraz zwiedzającym udzielił ksiądz proboszcz Kazimierz Brzozowski z parafii Matki Boskiej przy Davenport w Toronto. Wystawa była też prezentowana 14 marca w London przed koncertem Jerzego Zelnika i Pawła Piekarczyka Podziemna Armia Powraca. A wystawę będzie można zobaczyć również dziś, w sobotę 21 marca o godzinie 16 w Windsor w Domu Polskim przy 1275 Langlois Avenue. Wystawa będzie połączona z prezentacją filmu Dzieci Kwatery EU o godzinie 18. W sobotę 28 marca od godziny 14 do godziny 18 w Burlington w sali gminy 17 Związku Narodowego Polskiego przy 2316 Fairview Street, a później również w Winnipeg, Calgary oraz większych ośrodkach polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
Więcej informacji można uzyskać pod podanym adresem e-mailowym albo na stronie internetowej Klubu Gazety Polskiej Ameryki Północnej. Organizatorzy wystawy zachęcają całą Polonię do wspierania pracy Polskiej Fundacji Łączka, zajmującej się poszukiwaniem miejsc pochówku żołnierzy niezłomnych pomordowanych przez komunistów. Informacje na stronie internetowej Fundacji.